Siema wszystkim, tu Gumiś i potęga w wokalu. Dobrze, kochani, dzisiaj rozpoczynamy serię związaną z Eurowizją 2024. Będziemy sobie reagować i oceniać poszczególne występy. Chciałbym, żebyście wzięli udział w tym wszystkim, bo najpierw ja sobie obejrzę skrót wszystkich takich polskich propozycji do tych precastingów Eurowizji 2024. I chciałbym, żebyście wy dali propozycję, co spośród tych utworów was zainteresowało, na co miałbym zareagować w całości, gdyż jest to skrót, gdyż jest to po prostu taki miks 20-sekundowych może kawałków nadesłanych przez różnych artystów na Eurowizję w tym roku. Także na to sobie zareagujemy. Ja będę szybkie takie, wiadomo, że to jest taka bardzo powierzchowna opinia, ocena, czy w 15-20 sekund da się zainteresować słuchacza po prostu swoimi dźwiękami. Zaraz to sprawdzimy. Kochani, no i co? Piszcie w komentarzach, na których z tych artystów miałbym zareagować w całości, na które utwory miałbym zrobić właśnie reakcję, czy tam ocenę, opinię na temat całości danych utworów. Dobrze, tego jest sporo, także lecimy dzisiaj właśnie z materiałem Eurowizja 2024. Nita i Thunder. Okej. Tak, bardzo elektroniczna muzyka, ale fajna. To mi się akurat podobało. Cóż, tego bym posłuchał więcej, tak na pierwszy strzał. Brzmi to jak dobre elektroniczne dźwięki gdzieś z zachodu. Także tutaj spoko. Dalej, Kuba, Kluza i Bluebeard. No to z tego niewiele można wywnioskować, ten krótki fragment, taki pseudo-rap, pseudo jakiś, nie wiem, trochę transowe takie brzmienie. Nie wiem, co o tym można powiedzieć. Ja się troszkę boję takich artystów, którzy bardzo elektronicznie brzmią po prostu przy produkcji, bo potem często zdarza się tak, że to jest przeprodukowane i na żywo no, nie robi tego samego efektu, przede wszystkim wokal. No, może się mylę, dlatego dajcie znać, czy może ten utwór ma się pojawić w całości, żeby na niego zareagować. Sassy i Mikołaj Blascello, Karma. No i to całkiem ciekawa może być propozycja na Eurowizję, bo słychać taką słowiańskość w tym, a jednocześnie nowoczesność, takie odświeżone brzmienie, też elektroniczne, ale jednak ten taki sznyt słowiańskości jest. Trochę to może przypominać Cleo tam z któregoś roku, która śpiewała My Słowianie, coś takiego. I dalej Piotr Podoszewski, Dzień i Noc. Straciłem pamięć i wzrok. Nie wiem, czy to nadal jest mój dom. Mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I chociaż nade mną... No taki, bym powiedział, vibe trochę Ralfa Kamińskiego. No i skoczny numer. Też mi się wydaje, że może taki energetyczny numer na Eurowizji siąść jak najbardziej. Dobrze, dalej Deiza, One Shot, Two Beers, jeden strzał i dwa piwa. Okej,
No, powiem wam, że to mnie nie zainteresowało zupełnie. Tutaj chyba, ja nie wiem, czy produkcja miała taka być, ale rozmyty ten wokal, w ogóle nie słyszałem, co ta dziewczyna tam śpiewa, szczerze powiedziawszy. Także no, to nie mój typ na pewno. Justyna Steczkowska, Witcher Tarohoro. Cokolwiek to nie znaczy. Witcher to wiemy, a Tarohoro nie mam pojęcia. No tutaj typowa Justyna Steczkowska, czyli połączenie elektroniki z takimi dźwiękami jakichś lidyjskich dziwnych skal. Może ogólnie no to tutaj pewność jest taka, że Justyna Steczkowska zrobi to na poziomie, bo ona świetnie śpiewa. Świetnie się rusza na scenie, dlatego no jest to ciekawe. Po tym fragmencie na pewno mnie ten utwór zainteresował w jakiś sposób. No ale zobaczymy, czy będziemy reagować na całość. Dajcie znać. Teraz Mysterious Fit Kozan Music Project. Jabłuszko. Jabłuszko słodkie jak miód w mojej dłoni, smak natury, każdy kręg rozkoszy, rozkwit w ustach. Jabłuszko, tylko smak, który mnie porusza zawsze. 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 To jest bajt, prawda? To jest utwór dla Beki, żeby zobaczyć, czy taki poziom artystyczny może coś osiągnąć na Eurowizji, bo nie wierzę w to, że ktoś to robi na poważnie, tak? Splen, Omen, czyli nie wiem, czy to się tak czyta. Skoro polski kandydat, to będę czytał tak, jak jest napisane. Omen. No i znowu takie, ogólnie mam wrażenie, że już to gdzieś słyszałem, taki mocny beat, takie mocne techno, no i męski wokal, ale nie słychać było tak dużo jakiegoś autotuna i tak dalej, więc może to być całkiem skoczny numer na tą fazę koncertową. Effie, Good Enough For You. Ja się zastanawiam, czy to sami artyści wybierali te fragmenty, które są tu prezentowane, czy to ktoś wybierał, bo tu nie było wokalu tej dziewczyny w ogóle. Ona potańczyła i jakiś sample leciał, nie? Jaki to ma sens? Dobrze, Raf i romantyzuje przeszłość. Trochę mi to przypominało o Avul Nation. Taki bas podobny i w ogóle, więc to może być ciekawe. Tego bym chętnie też posłuchał dalej. Ewa Lodzik, Przytupaja. Cała gmina robi tańcz, tańcz, tańcz z nami do rana. To jest właśnie Ewy Lodzik, Przytupaja. Będą ładne panie ze wsi. Każda z nas ma doskonałe piękne wsi. Tańcz. To jest następny bajt, prawda? Czemu to brzmi jak disco polo z 90-tych lat i tak wygląda, co gorsza? O dobrze. Stasiek Kukulski, World of Liars. Okej, okay. No tak wydaje mi się, że ten chłopak jeszcze musi poczekać z... No po prostu poczekać i trochę skilla podwyższyć, żeby startować w takich konkursach. Jeszcze czas przed nim, bo widać, że młody. Dobrze,
Anna Jurksztowicz feat. Chris Szmituli w Warszawie. O Jezu, jak ja takiej muzyki nie trawię. Nie. Jestem na nie. 4 razy nie. Dziękujemy Państwu już. Dobra. Christian Embadora, Rebel. Trochę to przypominało Imagine Dragons. Fajne. Tego też bym może posłuchał więcej. Ale to już w waszej kwestii. Dawajcie komentarze. Aneta Antkowicz i Dance Lovers. Szkolna miłość. Coś mi się wydaje, że to będzie disco polo. Dobra, czemu tytuł jest angielski, tytuł polski, a piosenka po angielsku? To nie wiem. Livy, zabiłem ją. Pewnie rodzice cierpią, znienawidzą mnie, bo zabiłem ją. Odeszła z mych rąk i teraz wiem, że tłumaczę. To się naprawdę fajnie zapowiadało. Stylizowany teledysk też ciekawa rzecz. Wiecie, czasami za 5 zł można zrobić naprawdę coś fajnego. I to tak właśnie wyglądało. Nie mówię o audio, tylko o wideo akurat. Dama kwiaty. Tak, taka słowiańskość właśnie. To jest dobry tor, bo pokazujemy coś bardzo takiego swojego, a jednocześnie jest to też dobrze brzmiące. Także spoko. Tomasz Dorniak, Masuna, Lato 24. A to lato czeka, razem z latem czeka rzeka. No i może kto pomoże, kto zabierze mnie nad morze. Lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. No i mamy zespół weselny, który tak jak gra piosenki na weselach z takimi podkładami typowymi z jakiegoś keyboardu po prostu sprzed 20 lat gra te utwory, tam MIDI leci i oni taką piosenkę zrobili na Eurowizji. A to nie jest oryginalna piosenka, bo ja tę piosenkę kojarzę. Jakiś stary disco polo przerobiony po prostu, ale nieudolnie. Dobrze, także temu Państwu już też podziękujemy. Z całym szacunkiem, bo granie na weselach to jest bardzo trudna rzecz. Ja w swoim życiu zagrałem wesele na gitarze i naprawdę jest to ciężka praca, praca wymagająca ogromu doświadczenia i tak dalej. Szanuję to. Natomiast wypuszczanie w ten sposób autorskiej muzyki, która nie jest autorska, mija się moim zdaniem z celem. Jeszcze tym bardziej jakby fajnie, bo są ludzie oczywiście, którzy taką muzykę słuchają. Fajnie, że oni to robią, że mają jakieś grono odbiorców i tak dalej. Natomiast wysyłać to na Eurowizję, coś takiego, no to jest nieporozumienie, okej? Okay? No. Dobra, myk. Kochanie proste. To był taki, wiecie, zatrzymany w 2005 roku jakiś producent, który dalej lubi takie brzmienia. Spoko, no. No, można i tak. Serpents, Hourglass.
Okej, okay, tu będę teraz bardzo stronniczy i nieobiektywny, bo to mój rodzaj muzyki, także jestem za, jestem na tak. Chciałbym tego posłuchać więcej i na pewno sobie posłucham z wami albo bez was, bo to było całkiem fajne. Agnieszka śpiewa Czerwone Szpilki. Czerwone szpilki. No, takie, wiecie, to już było wiele razy, ale dobrze, to nie było słychać jakiejś przesadzonej produkcji w tej muzyce, tak więc też spoko, trzeba takie rzeczy weryfikować raczej na żywo, co jeżeli ona się dostanie gdzieś do finałów, no to będziemy mieć okazję po prostu posłuchać tego live z jakiejś selekcji, preselekcji do polskiego finału. Dobra, pan Savian w kolorku Amar. Amaretto. Chwali twoje oczy w kolorku Amaretto. Robią we mnie rzeczy, których nikt nie robił wcześniej. Oczy w kolorku Amaretto. Widzą we mnie coś, czego... O tak, to było dobre, mocne. Kiyomi, Now and Forever. Kolejna piosenka, no, absolutnie brzmiąca jak wszystko inne teraz w radiu. No, tyle mam do powiedzenia na ten temat. Jakby, wiecie, już ten tekst słyszałem, już ten beat słyszałem, już ten wokal też słyszałem gdzieś. Na pewno. Ale gdzie, to wam nie powiem, bo absolutnie tak jak mi to do ucha wlatuje, tak szybko wylatuje drugą stroną i nie pamiętam, że takie coś było, istniało. No. Adrian Adu Nowiński, Gabriela Krzeszowiak, Zatrzymać Wiatr. Jak powstrzymać wiatr? Spokój wyrywa z rąk i gna. No, ładnie zaśpiewane, ładna harmonia. Słychać też brak jakiejś przesadnej produkcji. Słychać, że to są ludzie, którzy śpiewają już dość długo. I... ale nie lubię takich ciągnących się melodii. Na pierwszy strzał mi się to nie spodobało, aczkolwiek lepsze chyba niż to wszystko. Niż większość utworów wcześniej. Julia Pośnik. Every single person I know, czyli każdy człowiek, którego znam. Ja nie rozumiem też jakby śpiewania pół zwrotki po angielsku, drugie pół po polsku, ale no, było to ciekawe na pewno. Kotlet sojowa, schemat Terlinge, cokolwiek to nie jest. No i nie wiem, co mam o tym powiedzieć, bo nie wiem, czy to na poważnie, czy to znowu jest żart, czy to jest głębszy przekaz jakiegoś ambitnego projektu, czy to są po prostu jaja i ktoś przypadkiem włączył nagrywanie, jak był na kacu i puścił beat i dyktafon włączył. Nie wiem. Dobrze, kochani, widzę, że podzielimy sobie te filmy na pewno na kilka części, bo to jest bardzo długie, nie chcę, żeby to trwało ponad pół godziny.
Także zapraszam Was do komentowania, piszcie, co mam zobaczyć w całości. Głosujcie na zespół Snowblind w Antyradiu. Tam, kochani, utwór Alt Plus, także zachęcam do głosowania. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, tego filmu, no to dzięki bardzo Wam i tyle. Gumiś, potęga wokalu. Sziu!